Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Europa Universalis 4. Dla przypomnienia, kontynuujemy grę polską. Polską. Oczywiście wierny... patriota, może tak się nazwę. I otóż toczę boj jako Polska. Stworzę Polskę wielką, taką jaka nigdy nie była, przynajmniej historycznie. No więc tak, takie są plany. A jak wyjdzie, wyjdzie pewnie oczywiście na odwrót, bo zawsze wychodzi inaczej niż ma. Co w tym odcinku planuję podbić? Podbić? Nie wiem, czy coś podbiję, bo rodzeń wygasa z krzyżakami. Z krzyżakami nie będę już walczył, bo są mi wasalem. Z Bałszyzną w 79 roku, czyli za 7 lat. Za 7 lat mógłbym ich uczynić moim wasalem. Nie będzie to proste, ponieważ bardzo dużo czasu, a szkoda go marnować i już trzeba pomyśleć o czymś bardziej ambitnym, jak na przykład podbicie Pomorza. Czechów na razie nie, bo Czesi się przydadzą, ale Pomorze się może przydać. Tak więc, najpierw musimy ogarnąć nadciągającą katastrofę. Wybuchnie mniej więcej za lat, miałem 36%. Tylko matematyka, 64% jeszcze potrzeba, 1% miesięcznie, no trochę potrwa. Myślę, że zdążę unarodowić się. Trudno, najpierw to tańsze. Wpływ papieski czy prestiż? Prestiż, chyba. Zobaczmy, jaką szansę na dostanie w obierzem. Dobrze, żadnych, ale dobra. Prestiż zawsze się przyda, przynajmniej na wojnie. Austria toczy wojnę z jakimiś tam pierdukami. Francja po przegranej chyba wojnie, mi się wydaje, że przynajmniej przegrali ją, bo musieli oddać prowincję Burgundii, więc myślę, że ją przegrali. Florencja, tam Węgry są rozbierane przez sąsiadów, Serbię i Bośnię. Mam nadzieję, że tak ładnie, bo Serbia przez przypadek by tak zebrała te trzy prowincje, może nie powiedzieć, że to przez przypadek, ale zebrała po prostu tak, żeby ze mną graniczyć. O, na przykład w sumie jak nie potrzebne są trzy prowincje, wystarczy jedna. Jedna konkretna, czyli ta. Co mi otworzy dostęp do Serbii. Wypowiedzenie wojny Serbii spowodowały prawdopodobnie ich zwasalizowanie. Mają więcej niż 100 punktów? Na chwilę obecną nie mają, więc myślę, że wasalizacja ich by się udało. Przyspieszmy trochę grę, bo się ślimaczy. Potrzebujemy na chwilę obecną 200 punktów, 300 punktów, żeby to wszystko na unarodowić. Co więcej, nasza Litwa chce ziem od Moskwy i od Krymu. Od Krymu. Moglibyśmy powiedzieć wojnę Krymowi oraz Nogajowi. Te ziemię oddać Krymowi, które chce. Myślę, ziemię Krymu oddać Litwie, tej, które chcą. Uczyni to Litwę większą, potężniejszą, a w przyszłości oczywiście zjadłbym sobie Litwę i przy okazji bym miał dużo terenu. I to, co dam. Przyjmij kontrolę nad opiesem. Podbij nową monarchię. Ludność jest wyczerpana wojną. Z żadnej z tej misji na chwilę obecną raczej nie będę brał. To mógłbym wykonać, ale potrwałoby to masakrycznie długo. Bo, jak wiadomo, obecnie przybywa mi niecałych 300 ludzi, a potrzebuję 30 tysięcy. Z czego jeszcze 5 tysięcy jest jeszcze do zregenerowania na froncie. Poza tym, będę musiał najemników zwolnić, bo mi niepotrzebne pieniądze zjadają. Zamienić najemników regularną armią. I tak dalej, więc roboty co nie miara. Zacznijmy, co tam, Czechy, bla bla bla. Naprawimy to. Stać nas, to naprawimy. Zaczniemy fabrykować roszczenia. Mamy tych. Odwołaj dyplomatę. To na tą prowincję. Jest to Temesz. Fabrykujemy roszczenia do Temerzu. Fabrykujemy roszczenia jeszcze do... To jest pytanie za 100 punktów. Do kogo jeszcze możemy spróbować jeszcze nie poznać? No w sumie możemy i do was. Nowa Marchia. Nowa Marchia już mamy. Do Słupska. Też mamy. To Kołobrzyk. A przyszłość może się przyda, może nie.
Po tobie. Jak tam nasza Austria? W sumie nie nasza, ale... Aragonia i państwo kościelne z Aragonią. Aragonii dużo nic nie zostało. Państwo kościelne... Państwo kościelne ma tam zawsze jakieś tam 20 tysięcy wojsk. Zawsze ma je. Nie ważne od wielkości państwa. Nasza Litwa już urosła o żołnierzy do 30 tysięcy. Oczekujmy roszczenia do Krymu. Lecz się nie da. Powiedzieć wojny też nie mogę. Mało tego. Przewodniczy w Unii. Jako wasal Teodoro. Teodora to jedna prowincja. Riazań jedna prowincja i Czerkiesja. To są cztery prowincje. Nie mamy już wpływu na koszt technologii minus 10%. Prawdopodobnie spadły nam relacje. No tak. Prawimy je. Nie mamy sojuszu z Czechami. Dlaczego? Bo co? Prawdopodobnie przegrają wojnę. No dobra, poprawimy za stosunek, nie będzie. Nie wiem, dlaczego nie mamy sojuszu, to jest co najmniej dziwne. Dobra, nawet nie założyłem, kiedy straciłem z nimi sojusz. Zagapiłem się. No i dupa. Pakta krajowa, miejsce pakta konwenta. No dobra. Prezydenci. Stanisław Figielon, bunty. Bunty są po drugiej stronie Polski. Zanim tam dobiegnę, to mi przejmą... już prowincję. Nie wiem, czy coś to zmieni. Mam nadzieję, że nie, bo nie chcę... No, nic się nie stało, całe szczęście. Bo oddanie im trochę autonomii to raczej nie leży w mojej kwestii. No i spadła stabilność. Postęp wynosi 1,5 rocznie, ponieważ przyrost jest mniejszy niż 50%. Ale większy niż 25. Bunt. Węgry się zbuntowały. No z nimi już nie pójdzie tak kolorowo. Myślimy króla do Polski. Wyznaczymy. Winicie. Oj, to był pomysł. To był błąd. Muszę stabilność podwyższyć. No, przegrałem. No, przegrałem. No, mieli bardzo większe, dużo większą przewagę. Moje wojska nie są jakieś wybitnie uzdolnione militarnie na chwilę obecną, więc sobie przegrały. W sumie... Już tu nie musiałem przychodzić, ale jak już tam poszedłem, to już dobiję. Stanę sobie w Haliczu. Będę miał blisko i do Lwowa, i do Mar coś tam. Technologia... O! Takie eventy to lubię. Jeszcze jeden miesiąc, żeby naprawić przerost. Czy chcecie być moją prywatną... O! Coś tu jeszcze się powstało. Mało tego, że zacząłem graniczyć z Serbią, do której już fabrykują roszczenia do prowincji Bekes, to jeszcze fabrykam sobie ładnie granicę z Siedmiogrodem. Tak, Siedmiogród? Siedmiogród. Do którego już też fabrykuje roszczenia, więc podbijemy i Serbię, i Siedmiogród. Oczywiście to nie potrwa zbyt szybko, bo regeneracja wojsk potrwa jeszcze co najmniej dużo czasu. Aż ciężko mi powiedzieć ile. 10 miesięcy, 20 miesięcy, żeby zregenerować to, co istnieje na chwilę obecną. Czyli myślę, że jeszcze jest 3 lata bez wojny. 3 lata wielkich nudów. 3 lata nic nie robienia. Marnotrawstwo mojego cennego jakże czasu. Serbia. Ile Serbia ma wojsk? Wojsko. Armię. Serbia. Serbia. 8 tysięcy. Bośnia pewnie
z 5, 9. Myślę, że dałbym radę i teraz ich pokonać. Oczywiście z pomocą naszych tam sojuszników, nie tylko sojuszników, co moich poddanych. Mógłbym zabrać kilka prowincji, ale już się nie da zwasalizować, bo są zbyt duzi. Z tego co widzę... Chociaż... No, może być ciężko. Mają ile prowincji? No, tu jeszcze. No, to na pewno się nie uda. Ewentualnie Bośni nie będę mógł. No dobra, zobaczymy. Bośni na pewno bym się... zechciałbym zwasalizować, ale... Jeżeli będą... jako sojusznik występować, więc to nie będę i tak pewnie będą zbyt dużo będzie mi kosztować wasalizacja ich. I pomimo, żebym zajął całe państwo, to i tak byłaby dupa. O. Mają armatę chyba. Bronze cannons. Tak. Już mają armaty. Jak to możliwe? Anglia. 7 poziom militarny. Francja już też ma 7 militarny. Co oni tak by strzelili? Ja mam 5 raptem. Biedny, zacofany. Wojna chłopska zaraz wybuchnie. Może wybuchnie? Nie wybuchnie, ale będzie bardzo blisko. Prawosławie. Prawosławie mi się zbuntuje, czyli to będą te prowincje. Czy może drugą armię też tu przerzucić i tutaj sobie ustanie. Tutaj nic nie będzie. Powstrzyma to. Powstrzyma to przyrost wojny chłopskiej. Całe szczęście. Musimy tam oba oddziały. Żeby nie tracić zbyt dużo ludzi. Dobra, teraz powolnimy. Dobra, musimy przyspieszyć. Nie wytrafić. Dobra. Take two. Postu. Co tam jeszcze mogę za kolegę? Anuluj. Produkcja, modyfikator, pomysł siła misjonarzy. Produkcję weźmiemy. Czy jest kogo nawracać? Nie jest kogo nawracać, ale na razie nie będziemy tego robić. Zdążę. Trzeba 10 poziom administracji, żeby wchłonąć Litwę. Potrwa to bardzo długo. Niestety. Zanektować ich mogę. O ile nie miał stosunki dyplomatyczne. Tam muszę być. Osoby ludzkie muszą się szybko regenerować, gdyż to jest porażka z tym wszystkim. Tak. Dokładnie. Mam 102 punkty. Aż. Zmusimy miejsce. On ma 170, 130. Myślę, że jeszcze da radę to jakoś tam ładnie na pierwsze miejsce się pokazać. Kiedyś tam przynajmniej. Ale to tylko punktacja. Nic nieznacząca. Powiedzmy wojna. Pograć wojnę, bo w sumie zaraz mi tu przerost zje. A z drugiej strony zaraz mogę nie mieć okazji do powiedzenia wojny siedmiogrodowi, więc opowiadamy wojnę. Myślę, że będzie najkrótsza wojna z możliwych. No, i mają fort. No, nie wiem kiedy zdążyli go wybudować. Może stał już. Tyle wojsk tu przyszło. Wydaj pomoże, legitymizacja. Może mi się przydać. Ale z drugiej strony na 20 lat więcej podatków. Myślę, że zarabiam wystarczająco dużo. Pomoże nie musimy lubić. Legitymizacja mi się bardziej przyda ze względu na to, że będę miał mniejsze szanse na bunty. Tam ludzi to zdecydowanie dużo stoi. No, bleganie takiej prowincji 50 tysięcy wojsk. Cały są dwie armie, wszyscy wasale tutaj są.
Czy to jest tak jakby, nie wiem, śmierć ludzi alarem, no. Myślę, że ich chyba wycofam. Albo w sumie to stoją, bo zaraz się okaże, że wasal przyjmie moją... A, dobra, i taki twarz dowodzi. Wycofam swoje wojska. Okej. Będzie tam jeszcze ludzi tracić. Krym nie jest odpowiednim rywalem do Polski. Kurczę. To nie jest dobra wiadomość. Chciałem z nim powalczyć. Z Krzyżakami zacznę poprawiać relacje. Jak sami widzicie, nic tu się ciekawego na chwilę obecną nie dzieje. Prócz oczywiście małej wojenki z Siedmiogrodem, które sobie zaraz wchłonę. A jeszcze pieniądze wezmę. No przy okazji. Budynki. Jakie budynki mogę postawić? Więcej pieniędzy. Pieniędzy wezmę tu. Tu. I tu. I tu. Dobra, to na tyle by było. Bunty wybuchną mi tu i tu, więc już tam sobie moi ludzie stoją. Krzyżacy. Krzyżacy już mnie lubią. Więc co z najwyższy ich zanektować? Zmieniła się władza. Co to za państwo? Oldenburg. Mamy ładnego następcę, nieładnego, tylko dobrego. Oldenburg, gdzie jest Oldenburg? Oldenburg. Jedno prowincyjne państwo. Oznać trzeba to tyle, że będę w stanie wypowiedzieć wojnę po morzu. Bardzo mi to cieszy. Odległość kolonii jakaś tam wzrosła, jakieś tam pierdółki. Muszą 5-3 kijów. Dobra. Niech mi tam będzie, powalczymy. Pozujmy. Zabierzmy co się da. Przejdźmy po boku. Pyk. Rywal. Rywal Dania. I rywa Turcja. Może to się źle skończyć, bo Turcja akurat może być zbyt silna dla mnie, ale... Pal licho. Jestem władcą kurzi. O! A to ciekawe. Dobra, no to ładnie. Zostaje mi jeszcze tylko jedno do zrobienia. Najważniejsza kwestia dotycząca władzy papieskiej. Czyli wyzwanie do krucjaty. Na wszelki wypadek, gdyby przyszło walczyć z Turcją. Jakby ktoś nie wiedział, co daje wyzwanie do krucjaty, no to macie przed sobą właśnie na chwilę obecną. Więcej ludzi, większy prestiż, większy wpływ papieski, no i najważniejsze, morale armii. Czyli podczas wojny z muzlimami się bardzo to przyda. No i ewentualnie więcej pieniędzy, żeby trzymać najemników. Teraz wyprodukujemy wojsk. Następującą ilość. Tu, 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 tu. Czy tyle się da? Na chwilę obecną będę musiał wszystkich najemników wysłać tu, bo za chwilę nastąpi ich kompletne usunięcie ze względu na to, że szkoda mi kasy na ich utrzymanie. Stocznie. Czy stocznie budować? Nie jestem zwolennikiem budowania stoczni, bo jak potrzebuję sobie statek, to i tak go zbuduję. Gdzie mi wybuchnął? Bełz. Bełz. Tust. Czy już ostatnia przysługa najemników. Gdzie cię zgwałcić. Znaczy zniszczyć szlachciców. 5-9 tysięcy. No, już tam stoicie.
szlachta. Najgorsi prawdopodobnie buntownicy, ponieważ są... ponieważ mają kawalerię. Bardzo dużą ilość kawalerii. Co bardzo fajnie wpływa na walki z... otóż... takimi ludźmi jak piechota. Piechota unieszkodliwia bardzo to. Dobra. Koniec najemników. Czas na normalną armię. Na co tam przepłacać. Przydałoby się powiedzenie wojny Węgrom. Bo. Będzie można ich również zwasalizować. Ok, teraz tak. Fabryku już nie do Pomorza. Musimy zabrać 3 prowincje co najmniej Pomorzu. Najlepiej nawet i 4. Tak, żeby mieć już takie granice. Przynajmniej tutaj granica już współczesnej Polski. No, z Czechami tak łatwo nie pójdzie, bo oni nie mają sojusz po Europie. Poza tym potrzebny nam na chwilę obecną jakiś sojusznik inny niż moi podopieczni, czy tam zwał jak zwał moje parobki kochane typu Litwa, Mołdawia i tak dalej. O, przypomniałem, że Krzyżacy mnie lubią. Wyślijmy im dar. 50 zł, to mnie nie uczyni, ale i tak za chwilę to odbiorę, ze względu na to, że jest anektuję. Aneksja. No. Silistria. Gdzie jest Silistria? Tu. Nie, muzułmanom nie będę pojechał wojny, bo to by się nie skończyło. Aneksja wasala. Imperialistyczna Serbia urosła do rozmiarów naprawdę nawet potężnego, prężnie rozwijającego się państwa. Myślę, że mi to nie robi żadnej różnicy, bo ja i tak jestem trochę chyba silniejszy pomimo wszystko. Teraz tak, plan na przyszłość, na chwilę obecną podwyższyć sobie technologicznie punkty. Jestem małym murzynkiem, który jest zacofany. Mało tego. Nie, nie zginął. Jest całe szczęście. Te, które produkuje, jeszcze mi nie zginął. O! On chyba nie przegrał, co? No i nie przegrał. No żyć. Wojska są beznadziejne. Jeszcze. Przyłączyć Mołdawię. Chciałbym, naprawdę chciałbym. No już tam byliście, to byście to chociaż odbili, nie wierzę. Ile mi ludzi zginęło? 5,5 tysiąca. Nie wierzę. Nie no, po prostu. Część dobra, trochę wyślemy tutaj. To armię zbawimy. O, zjednamy, tam już idą to odbijać. Teraz wybuchnie i tak siedmiogród. Budownicy z siedmiogrodu. Doskonałe wieści. Koszty kawalerii. No, może się przyda, może nie. Mogę jeszcze 10 tysięcy wojsk wyszkolić, więc... myślę, że trochę kawalerii się wybuduje. Osmanowie dzielnie walczą z Mamelukami. Osmanowie. Nie macie wojsk. Tu. 54 tysiące. Nie będę walczył z Osmanami, bo to by się źle skończyło. Chyba, że bym wezwał na krucjatę, ale na krucjatę pomimo, i tak bym przyszedł, by musiał, o, na no, krucjatę by musiał wypowiedzieć wojna katolickie. Austria jeszcze nie graniczy z Turcją, nie wiadomo, czy będzie graniczyć, bo prawdopodobnie będzie graniczyć z tej strony ze mną. Czy mi są takie plany? Pomoże.
Ile ma? To nie następcą, następnym cesarzem. Cesarzem będzie również prawdopodobnie Oldenburg. Oldenburg. Sorki. A cesarstwo rzymskie jest tu. Dobra. Czyli Burgundia należy do cesarstwa. Od kiedy? No dobra. Nudy, nudy, nudy. Pobudujemy jeszcze coś z handlu. 1,70, czyli to coś zbudujemy. Jest jeszcze coś tutaj zbudujemy. Na razie będziemy pieniądze trochę oszczędzać na to, na te budynki, żeby zwiększyć ilość chłopów. Chłopi zawsze się przydadzą. Tak więc, będziemy pomału kończyć ten odcinek. Będziemy się przygotowywać do wojny albo na Pomorze, prawdopodobnie na Pomorze, albo na Serbii. Jeszcze sam nie wiem, bo tak. Ponieważ mamy bardzo dobrą okazję do zniszczenia Pomorza, aczkolwiek najpierw sprawdzimy, jakich sojuszników ma Oldenburg. Warden, Nassau, Fryzja i Lübecka, jakieś tam jeszcze inna mała piastewka. Myślę, że na jedno państwo będzie, na jedno państwo 10 tysięcy wojsk, czy razy około 50. Czyli chyba najpierw podbijemy Serbię jednak i Bośnię. I później świat, czas pokaże. Skończy się mi długo rozejm z Węgrami, więc tak. Plan na przyszłość, podbicie Serbii, zasalizowanie Węgier i zasalizowanie Bośni. Mamy stosunków dyplomatycznych 4x4. Skonektujemy krzyżaku, będzie 3x4, więc będziemy mieli dwóch wasali, o ile tak się uda. To będziemy mieli raptem o jedną. Jednego podopiecznego. Za dużo. Czyli prawie wcale. Żadna różnica. Hajsy, 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 tu. Dobra. Miałem oszczędzać, a wydaje. Czyli, dobra. Okej, tak więc po więcej, czyli na następnym odcinku będziemy walczyć. Ten odcinek to był raczej taki regenerujący nasze siły. Jeszcze mogę 11 tysięcy zbudować. No. Udajmy ich tu. Oczywiście, po więcej zapraszam wkrótce. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No, nie był zbyt ciekawy, bo oprócz podbicia 7 grudu nic się nie działo. Ale oczywiście, jak to je bywa na początkowej fazie gry, prawie nigdy się nic na początku nie dzieje. No chyba, że się gra Turcja, więc ma się gdzie, co i jak podbijać. No, ale też nie zawsze się to udaje. Tak więc, zapraszam po więcej wkrótce. Wkrótce, no znaczy w następnym odcinku. Czyli w sumie już jutro. Skończy się to prawdopodobnie podbiciem naszych kolejnych sąsiadów. Czyli tych tutaj. Oczywiście to będzie, myślę, easy wojenka. Ale to się wszystko okaże w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, wytykajcie błędy. Z pewnością pomoże to w dalszym nagrywaniu. Każdy komentarz mobilizuje do nagrywania. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!